Akcja, też nagrywa się. Tego gówna. To znaczy? No, cały czas nagrywam filmy z jakimiś dziewczynami czy coś. Cały czas się umawiam. To jedna okradnie, to druga coś tam zrobi. No ale stary, jak okradnie? No cały czas mnie okradają te dziewczyny. No ciągle. Ostatnio nawet się nie poznaliśmy, ona chciała zaliczkę na spotkanie. Zaliczkę no to i dałem 5000 i już się nie odezwała nigdy. No co to ma znaczyć w ogóle? No ale dzisiaj się umówiłeś na randkę, no to chyba nie wątpisz w to, no to że... mów, jaki masz ten patent. A, żeby sprawdzić laskę. No tak, bo ja już, to jest ostatnie spotkanie. Jeżeli teraz nie wyjdzie, ja się poddaję. Już mnie żadna nie okradnie. Stary, wymyśliłem zajebisty sposób. Będziesz udawać no kalekę. No słucham, kalekę? Kalekę. No to ty możesz sobie poudawać. Ale nie no, stary, musisz poudawać kalekę, jeżeli chcesz sprawdzić, że dziewczyna rzeczywiście jest w tobie zabujana, czy po prostu jest zabujana w twojej kasie. No i co wtedy? No i co wtedy? No jeżeli zostanie no z tobą. Nie dość, że mam z siebie robić biedaka, to jeszcze kalekę? No wiesz, miłość nie wybiera, nie? Jeżeli dziewczyna jest w porządku, to raczej z tobą zostanie, nie? Ostatni raz takie coś robię. Słuchaj, wiesz, mam dosyć. Słuchaj, wymyśliłem zajebisty pomysł. Mam kilka spotkań będzie, nie? Będziesz się przemieszczać po mieście, ale cały czas będziesz siedzieć. Rozumiesz, co chodzi? No. I na koniec randki po prostu ja przyjadę z wózkiem inwalidzkim, przełożę cię na ten wózek inwalidzki, pokażesz, że jesteś kaleką i zobaczymy jej reakcję po waszym spotkaniu. Rozumiesz, co chodzi? No ma to jakiś sens, jakby na to nie patrzeć. Powiedz o subskrypcjach i zaczynamy odcinek, stary. Subskrybujcie kanał. Mamy już prawie 100 tysięcy subskrypcji. Wystarczy, że klikniecie ten czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. No i co? I zaczynamy w takim razie. Pomysł brzmi ciekawie, aczkolwiek wymyślił go idiota, więc zaczynamy. To kiedy ona będzie? W sumie ja się z nią mówiłem. Weź mi to przeczytaj, kiedy ona ma być. I weź i powiedz, że tu przyszła. Za 40 minut. Mareczek, to wjeżdża na koniec randki. Czyli będziesz... kiedy? No na koniec randki. A czemu ja znowu muszę czekać? Ja przygotowałem ci no kilka i tak miejsc. No już zapłaciłem 100. Za co? No powiedziałem jej, że po prostu jak nie ma jak dojechać, no to że ma na taksówkę. Aha. No dobra, to 100 zł, to przeżycie. Dobra, nieważne, no to wiesz, to nie... Masz sprawdzić laskę, tak? Masz jej nie płacić, nic masz jej nie płacić, rozumiesz? Masz ale jak sprawdzić to by... laskę. Jak randka bez płacenia? No co, ja mam z siebie jakiegoś biedaka, żula zrobić? Tak, właśnie na tym to polega, masz zrobić z siebie żula, żeby sprawdzić laskę. Słuchaj, masz tutaj wózek inwalidzki wjeżdża na koniec randki. Będziemy się przemieszczać. Musisz koniecznie nie wstawać, nie ruszać się, bo jeżeli wstaniesz... Nie mogę ruszać nogami pewnie. Nie możesz ruszać nogami, w ogóle nie możesz ruszać nogami, rozumiesz? Ale gadać chodzi? Mogę. No oczywiście, że tak, możesz się bajerować. A nie mogę zmacać ją od razu? Bo ja tak lubię. Stary, doskonale wiesz, że nie możesz. No, ale one to lubią. Nie, one nie lubią. Jak się za dupę złapie. Nie, stary. No i widzisz, może dlatego chyba nie masz żadnej laski. Nie, bo one nawet czasem nie przyjdą na spotkanie. Tylko mnie wydymają na kasę. Dobra, nie ruszasz nogami przez całe spotkanie. A mogę macać czy nie? Słuchaj, jak coś, mów, żeby ona odeszła pierwsza od ciebie i na kolejne wyznaczone miejsce przyjeżdżała sama. Rozumiesz, o co chodzi? No dobra. Tyle rozumiesz, tak? No tak, tak, tak. Dobrze, na ostatnie... No to jest ten wózek i zajebiście. Na ostatnie miejsce wjeżdża wózek, no. Jezu, jak to się nie uda, to ja już się poddaję, nie? Idę na... Pamiętaj, żeby nie ruszyć nogami. Nie ruszam, idzie. Cześć. O, cześć. A co, kamera? Cześć, cześć. Kamera jest po to, że... Może to taka... Cześć. Marek. Olivia. Śmieszna sytuacja, ale ja nagrywam po prostu wszystko. Nagrywam całe swoje życie od jakichś 3 lat, ale powiem ci, że to jest bardzo dobra metoda, bo wiesz, zawsze mogę sobie... Nie męczycie też w żaden sposób? Nie, no to są nagrania tylko i wyłącznie tak naprawdę dla mnie. Po prostu wiesz, ze znajomym gdzieś wyjdę, to jest wszystko nagrane później, jak coś się dzieje, jak coś potrzebuje, no to w razie czego... I zero prywatności moim zdaniem. Nie, to jest właśnie fajne, bo wiesz, to co jest na kamerze, no to zostaje u mnie, tak? Także to jest moja prywatność, a po prostu można sobie wrócić do miłych wspomnień. A nie daj Boże, ktoś by ci ukradł tę kamerę? Nie, to nie ma takiej możliwości. No, robię to już z 3 lat, non-stop, okay. Cały czas. To skoro jest dla ciebie, to nawet w nocy mi się zdarza postawić przed łóżkiem, nie? A słuchaj, byśmy się przeszli, ale jest taka dziwna sytuacja, bo ja no, chciałem cię zaskoczyć i przygotowałem niespodziankę. Przez tą niespodzianką ktoś musi do mnie przyjść. Dobrze. Dlatego no, musimy na samym początku iść, chciałem cię zaprosić do kawiarni osobno. Dobrze, nie ma problemu. Może to się wydaje dziwne, ale po prostu ktoś przyjdzie mi zaraz tutaj z niespodzianką. Okej, no to nie? Się umówimy po prostu. Słuchaj, to jest taka na Starym Mieście w Rogu. Tam, się tam, po prostu zgadzamy Kościół. Telefonicznie, wydaje mi się. Ja zaraz ją znajdę na internecie i ci dobrze, okej. Bo ja zapomniałam nazwy, ale byłem tam właśnie umówiony, zaraz w Rogu. No dobra, to nie chcecie pogadać jeszcze? Wiesz, możemy odejść z trenerem, bo trener w sumie tak stoi. No może damy wam chwilę prywatności, nie wszystko tak Marek trzeba nagrywać, właśnie nie? Widzę, no właśnie troszeczkę że dziwnie na tą kamerę trochę reagujesz, tak, ale tak. Mam nadzieję, że się przyzwyczaisz. Słuchaj. I co sądzisz o tej lasce? Myślę, że bardzo w porządku. Dziewczyna, gdyby nie była zainteresowana Markiem, to sam bym ją wziął na żonę. Stary, moim zdaniem źle jej z oczu patrzy. Od razu to widać. Źle jej z oczu patrzy, mówię ci, że jak dowie się, że jest rzekomo kaleką, od razu go kopnie w nie, dupę. Patrz, jaka uśmiechnięta figurka, jaka Boże, modelka. Modelka, podoba ci się, tak? No pewnie, że tak. No ale ty nie jesteś gejem przypadkiem? Ale powiem ci, że nawet pasują do siebie. A ty nie jesteś gejem przypadkiem? A to oznacza, że w ogóle dziewczyny mogą mi się nie podobać? No to czy jesteś biseksualny, a nie jesteś gejem? No jestem biseksualny. Ale to chyba już wiedziałeś, czy nie? No właśnie nie za bardzo.
Myślałem, że jesteś całkowitym gejem. A myślisz, że wpasowałbym się w ich dwójkę? Aha, czyli trójkąta chciałeś z nimi zrobić. A dlaczego? Kto mi zabroni? Ty? Ty mi pomożesz jeszcze w tym. Aha. Nie wiem, mi się wydaje, że ona go zrobi na siano, nie? Chociaż nie ma go z czego teoretycznie, bo zablokowaliśmy jej tą możliwość, więc... No dobra, zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Porządna dziewczyna. Jestem ci mega wdzięczny, że się zgodziłaś na spotkanie. Słuchaj, wiesz co, bo ja się boję właśnie, że tutaj ten ktoś przyjdzie z tą niespodzianką dla ciebie. Okay. Dlatego co? Ja tutaj poczekam. Dobrze. Ty pójdziesz tam sobie do kawiarni, to jest dosłownie kawałeczek. Znaczy, wydaje mi się, że też fajnie by było, gdybyś mi taksówkę jakąś dał czy coś. No to serio jest blisko, no to trzy ulice idzie. Ale ja nie lubię chodzić, ja wolę pojechać sobie. Mam problemy z nogami, lekarz zabronił mi dużo chodzić. Dobra, to wiesz, ja nie mam gotówki. Chociaż nie. Wystarczy przelew. Nie, to dyszka? Stówka wystarczy. Nawet, no ale tak to dwie. Wiesz, zapłaci za opłatę startową i to jest nawet nie jeden kilometr. Znaczy, no wydaje mi się, że opłata startowa to jest 5 dyszek, nie? No ale jak 50 zł? Ja wiem, ile taksówki kosztują. Ale co ty myślisz, że ja jakimiś maluchami jeżdżę? S-klasa. No nie, no zwykle. Dobra, ale ja tylko nie mam przy sobie tyle gotówki, to ci muszę przelać. To przelej. Dobra, no to. To ja ci przelewam i w takim razie widzimy się na miejscu, tak? Okej, okay. No to do zaraz. Okej, okay. Już powinnaś mieć zaraz. Marek, miałeś się k***a nie dać robić na kasę. Co, wysłałeś jej 200 zł? No ale co ja miałem zrobić? Nie, 100 zł dałem. 100 zł wysłałeś. No ale no, ja chcę tą taksówkę, no to przecież nie będę jej odmawiał. Jeszcze porządna dziewczyna w końcu. Nie no, ogólnie jest w porządku. Wrażenie naprawdę zrobiła dobre. Ani nie wyciąga pieniędzy, ani nic. No jak nie wyciąga ci pieniędzy? No Jezu, Boże, to że na taksówkę, super. No przecież dziewczynie trzeba taksówkę kupić, no co ty. Wczoraj się urodziłeś. Ale już możesz ruszać tymi nogami, poszła stary. Dobra, to a jaka to ma być niespodzianka? Bo ja nie wiem, różyczkę i kup, cokolwiek. Aha, i na różyczkę miała czekać. No tak, no na różyczkę miałeś czekać. No wiesz, no musisz wymyślić jakąś absurdalną rzecz. Dobra. W ogóle, tak się zastanawiam, to czego ty k***a nie rozumiesz, Marek? Czego nie jest rozumiem? Jest jedna prosta rzecz. To jak jedna prosta rzecz? Jedna bardzo prosta rzecz. Ty masz nie wydawać żadnych pieniędzy, masz udawać głodówca. No jaka jest jedna prosta rzecz? No jaka jest prosta rzecz? No słucham. No taka jest prosta rzecz, że masz nie wydawać na nią kasy, stary. Gdzie ja wydaję na nią pieniądze? No wydajesz na nią... Co ja zrobiłem? Dałem jej na taksówkę, żeby przyjechała i żeby dojechała tam, no. Sam ją przecież poprosiłem. Stary, przecież to jest kilometr. No Jezu, ale przecież nie będzie na nogach chodzić. No czego ty nie rozumiesz? No skoro powiedziała, że ma problemy z nogami. No nie wydaje mi się, chyba poszła jak sarenka tam skakała. No ale nie wiesz, co jest w środku, no. Dobra, dawaj Marek, szybko tam idź, bo nie może cię zobaczyć, że chodzisz, nie? Stary. Ona mnie nie może zobaczyć, jak chodzę, tak? No nie może zobaczyć, jak chodzisz, no. Mam się, że jesteś kaleką. Ale ona ma mnie zobaczyć na wózku, tak? No to czemu ja nie jadę sobie teraz? A, bo to później, tak? Tak, później, w ostatniej scenie macie zobaczyć na wózku, rozumiesz, a co wiesz, chodzi? A ona się wkurzy za to? Za co? No takie dziewczyny jak one, no to nie przyjmują raczej kwiatów, tylko pieniądze, ale dobra. Ale jak one, no to miałaś porządną dziewczynę znaleźć, tak? Mam ci porządną dziewczynę znaleźć, więc ale o co chodzi? To nie przeszkadza, żeby ona ode mnie ciągnęła kasę. Tylko żeby mnie nie zostawiła po tygodniu. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz, czym jest problem? Czy ty nie ogarniasz? Ty stary, weź już te nogi. Mówiłem ci, ona żadnej taksówki nie wzięła. Widzisz ją? Idzie sobie normalnie. To ona? No a kto? Ona. Normalnie sobie idzie, z buta. A nie wzięła na siebie kasę? No najprawdopodobniej tak. Bo może ma ciężką sytuację w rodzinie. I jaką ciężką sytuację w rodzinie? Mówiłem ci. Taksówkarz pomylił się, nie? I wysadził ją gdzie indziej. Tak, wysadził ją gdzie indziej. Jest taka opcja, albo po prostu potrzebowała pieniędzy. Ja to tak przemyślałem, byśmy już mieli film. Ona by była przed nami, gdyby, bo myśmy jeszcze stali przy aucie i staliśmy w korku, więc ona była przed nami, jakby widziała taksówkę. No widzisz, jak pomyślała? Pomyślała. Ciekawe, jakie będzie miała wytłumaczenie. Wytłumaczenie? No tak. No dlaczego jest później niż my? O, Liwka idzie. O, trochę ci zajęło, nie? No. Kwiatek dla ciebie, to właśnie. Po to tyle jechałam tutaj czasu i straciłam tyle czasu na coś takiego? Jeszcze stolik nieposprzątany? Nie podoba ci się? Co to jest? No, zaraz pewnie to wyniosę. Właśnie chciałem się cię spytać, co byś chciała. To jest ta niespodzianka? No, nie, chodzi mi o... A jeszcze musiałam za taksówkę dopłacić. Przecież nie, no starczyło na pewno. Nie starczyło. No 100 zł dałem. No to jest bardzo mało. A ile chciałaś? 200. Ale to skoro coś kosztuje 100 zł, to po co ci 200? No musiałam dopłacić 100 jeszcze. A to równo 200 zł. Tak. A dobra, no, to ci dopłacę. A tutaj w kawiarni też ci kupić, czy na pół chcesz? Ty jesteś facetem, czy... Może takie mi pytania zadajesz? No pytam się, czy po prostu dzielimy rachunek na pół, czy ja mam kupić? Przecież zaprosiłeś mnie, miała być niespodzianka, no to o co chodzi? No dobra, no to... Faceci raczej płacą za zamówienie kobiety. No to zapłacę, powinieneś już mieć tą drugą stówę, to sobie tam zweryfikuj. Nie powinieneś w ogóle o to pytać, tylko pójść i mi zamówić jakąś dobrą kawę. A ty może dałabyś radę, czy nie? Dlaczego ja? A wy pomożecie? To miała być dla mnie niespodzianka. Zamówisz tak, zamówimy, ale pewnie. Ale dlaczego ty mi nie zamówisz? No bo ja po prostu wolę się obsługiwać. Po prostu. To podasz jaką chcesz? Jaką? Jakąś dobrą, drogą. Powiem ci, że jesteś naprawdę wspaniałą kobietą. Dziękuję. Szczerze, nigdy nie miałem okazji, żeby poznać kogoś takiego jak ty. Ale ty też niczego sobie jesteś. A, to ci
takim razie bardzo dziękuję. Natomiast ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiesz, no, dziewczyny są różne, ty jesteś w pewien sposób wyjątkowa, tak? A jeszcze zapytam się, to w sumie można powiedzieć, że już jesteśmy razem? A chciałabyś? Czemu? To jesteśmy w takim razie. Okej. Okay. To jeszcze mam takie pytanie, bardzo mocno się oczywiście kocham, no bo wiadomo. Chciałam się zapytać odnośnie tego, bo ja nie chcę wyglądać jak jakaś lampucera, chcę wyglądać przy tobie bardzo fajnie. No przecież ten, ale wygląda świetnie, słuchaj. Nie no, wydaje mi się, że powinnam coś jeszcze poprawić. Nie wiem, może tak byś mi dał z 5000, ja bym poprawiła sobie usta, zrobiła sobie włosy nowe. Znaczy, jeżeli się deklarujesz teraz, że chcesz być ze mną na zawsze, do końca życia. No oczywiście, że tak. No to przecież ja muszę cię zadbać. Marek, a co ty robisz? Jeżeli potrzebujesz czegoś, no to śmiało możesz mówić. Marek. Ja mogę nawet cię zabrać, zawieźć, mogę ci załatwić samochód, naprawdę? Dam ci na taksówkę, jedź sobie i no, dobrze, cokolwiek byś potrzebowała, no to po prostu możesz powiedzieć, jakieś ubranka, coś w tym stylu. Jezu, jesteś wspaniałym chłopakiem, no. Naprawdę. I kawkę specjalnie dla ciebie zamówiona. Co? Myślę, że nie. Ohydna. Ohydna. Gorzka. No to słuchaj, jak tutaj ciekawa nie smakuje, to ja znam taką naprawdę dobrą restaurację. Marek, ale ty powinieneś laskę lepiej poznać, zanim jej pieniądze wyślesz. Ale czemu ty się odzywasz i wtrącasz się w naszą randkę? Dlaczego no właśnie, w ogóle możesz się zamknąć? Oni są. Się? Bo znowu mi przeszkadzasz. Możesz stąd odejść, czy nie? Mogę odejść. No to odejdź. Na co no czekasz? Nie wtrącaj się. To jest nasza miłość. Ty możesz nie zostać, się bo nie się nie odzywasz. Możesz patrzeć. Do restauracji chciałem cię zabrać. Naprawdę jest taka super wypasiona restauracja. No i tam na pewno kawa będzie smakowała. Jestem za. No to zdecydowanie. Jak tego nie chcesz, to zostaw. Okej, okay, to słuchaj, to może spotkamy się na miejscu w tej restauracji. A nie możemy razem? Kurde, no wiesz, jak to sobie już jeździ tymi taksówkami, no to. No dobra, to ja się jeszcze podmaluję, wyszykuję i się idziemy ja w restauracji. Ja wypiję sobie kawki. Jasne, pewnie. A to jeszcze chcesz się jeszcze jakoś wyszykować, tak? Tak. To ile mam ci dać na taksówkę? No myślę, że na taksówkę z 200. Potem jeszcze muszę do ciebie dojechać, to też 200. Jeszcze do Rossmana muszę skoczyć po kosmetyki. No nie wiem, tak z 1000, 2000. Nie, śmiało. Nie ma żadnego problemu. Wiesz, okay. Spotyka się ze mną, no to chyba ci je no myślę, należy, że to nie także jest dużo dla ciebie. Nie mogę cię zawieźć samochodem, więc no muszę ci kupić tą taksówkę. Dobrze. Jasne. Dobra, to co? Okej, okay, to dziękuję. Ty sobie bardzo. Zamawiasz jakoś sam. Dobrze, tak? Tak, ja sobie zamówię. Dobra. To widzimy się później. Wysyłam ci adres i co? Za ile się widzimy? Za 2 godzinki? Super. Okej, okay, super. To do zobaczenia. Pa, pa. Ale ona jest zajebista. Stary kur... Jesteś frajerem. Nie jestem frajerem. Znalazłem miłość życia. Miałeś udawać gołodupca. No zobacz, udawać, ale patrz, realizujemy plan. Miałeś udawać realizujemy plan. Nie, miałeś udawać, jak realizujesz plan? Miałeś no udawać gołodupca. No przecież nie ruszam tymi nogami. No to chyba wszystko się zgadza. Miałeś udawać gołodupca. No ale co to jest? Ja jej muszę dać na taksówkę. A skoro chce być ze mną, no to przecież muszę jej dać, żeby jakoś wyglądała. I tak teraz nie prosi, tylko za chwilę jej dam. No co? Co? Frajerem bym był, jakbym nie dał dziewczynie na taksówkę, no. Ale 5000 zł na zrobienie sobie włosów i ten? No ale to dziś później jej dam. Na razie jej nie daję. No ale jej dam, no przecież moja dziewczyna musi ale wyglądać. To co, ona nie ma kosmetyków? Nagle do po kosmetyki dla Rossmana, przecież ty się znacie. No może specjalnie godzinę dla mnie czasu. Chce się jakoś ale to po co ten film? Po co ten film? Po co to udajesz? No bo jak tak już mówię, wiadomo, że udawać i wtedy wyjdzie. A ty nadal nie kminisz, że ty piara leci na kasę? Też już jeszcze nie strzeliłeś? Nie, po prostu ty piara chce dobrze wyglądać no. Dla niego, więc o co dobra, chodzi? Zamknij pyski, wypas to. To, że ona cię ma zapachała, to nie oznacza, dobra, że mnie ma, tak? Pijcie te kawy, śmietniki. Mogę wam je oddać. I w takim razie muszę czekać, kurde, 2 godziny. No cóż. Idzie, Marek. Nie ruszaj nogami, pamiętaj. Ale musimy teraz to robić. Co? Naprawdę czuję, że to jest prawdziwa miłość. Ty czujesz, że to jest prawdziwa miłość. Ale jak ona się obraził ten wózek? No weź, zrezygnujmy, proszę. Nie, stary, nie możemy. No kurde, no ale to przecież udowodniło już, że jej zależy. No przypowiedziała, że mnie kocha. Myślisz, że zrezygnować? Słuchaj, ona nie brałaby tysiaka, gdyby zależało. Ona by wzięła więcej. Wzięłaby więcej, no przecież chce dobrze wyglądać. Nie, dobra, sprawdź się z tym wózkiem, okej? Okay? No chyba sam chcesz wiedzieć. No nie chcę wiedzieć, bo się... Chcesz? Dobra. O, yes. Jesteś. Słuchaj, nie zamawiałem nic do jedzenia, bo nie wiedziałem, co bym chciała, ale masz takiego drinka, mam nadzieję, że ci... To jest prestiżowa restauracja? Jest całkiem w porządku, nie? W sensie, no tutaj najbardziej widok przekonuje. To nie jest w porządku. Nie jest w porządku? Nie jest w porządku. No ale dobra, już niech będzie, chociaż widok w jak chcesz, możemy gdzieś możliwości. Idzieć. Nie no, już posiedźmy, jak już zamówiłeś, to posiedźmy. Ale naprawdę super wyglądasz. Dziękuję bardzo, ty również. A dałaś sobie radę ze wszystkim, tak? Tak, dałam sobie radę. Jak mój makijaż w ogóle? No bardzo właśnie, ładny? Chciałam powiedzieć, że widać. Dla ciebie, starałam się. Ty nie w ogóle makijażu nie zmyłaś. Nie, ale możesz się nie wtrącać? Dlaczego on znowu tutaj jest? Drażni mnie już ten gościu. Przestań, przeszkadzasz. Jakieś przycinki po prostu się wtrącają. Ale naprawdę piękny masz ten makijaż. Dziękuję bardzo. Te oczy, a jeszcze, jak sobie podkreśliłaś. Jeszcze mam taki pomysł, bo wiesz co? Miesiąc temu zdałam prawko. No. I tak myślałam nad tym, nad autem jakimś sportowym. A, doradzić ci jakoś? No i przy okazji kupić. Zobacz, jakie ładne auta. Co myślisz? Czy to jest Mercedes najnowszy? W sensie, takie to bez sensu. Lepsze się znajdziemy. Dobra. W sensie, bo
takie nie poradzi sobie. Ale ja się znam jakieś na samochodach. Jakieś drogie, ładne autko. Ja się znam na samochodach, ja ci doradzę. Ale kupisz mi autko? Co? No tak, no jest miłość. Jak chciałaś prawo jazdy, to miłość. To musisz mieć. A jeszcze też patrzyłam, bo myślałam nad wakacjami. A, pewnie. To w takim razie chyba gdzieś za niedługo polecimy sobie, co? Wiesz co, ja bardziej myślałam, żeby polecić z moją mamą. A ty i mama? Tak, ja i mama. Żebyś mi zasponsorował z mamą. No chyba chcesz, żebym się dobrze czuła w tym związku. A nie chcesz, żebym ja też z tobą na przykład? Nie, no pierw z mamą, najwyżej później pomyślimy nad jakimiś wakacjami. Chyba, co? Dlaczego za szybko? No sorry, no przepraszam, bo za szybko chyba ci zaproponowałem wspólne wakacje. Aha, no to właśnie, co myślisz, jakaś Turcja, Egipt, no zobacz. To jest wiocha, Turcja, Egipt, nie? No dobra, no a to nie wiem, jakiś Dubaj, cokolwiek, jakieś wyspy, bo no chciałam z mamą sama pojechać. Musisz sama zdecydować. Ja ci mogę co prawda podpowiedzieć, bo no, znam kilka fajnych miejsc, okay. No ale Turcja, no to wiesz. Tak, coś zrobisz mi przelewek na wakacje i na autko? Możemy się mówić tak, że powiesz mi co, ja to po prostu kupię, tak? Jezu, jesteś wspaniały, dziękuję ci bardzo. Ja też sobie dziękuję, jesteś naprawdę wspaniałą jesteś kobietą. Tylko powiedz, czy chcesz coś zjeść, czy... Na razie może wypijmy, uczcimy nasze spotkanie. Naprawdę, cieszę się, że cię poznałem. Jesteś naprawdę wspaniała. Jezus, jestem oczarowana tobą normalnie. Jesteś miłością mojego życia. Mogę tak może... Wiedzi? Tak, bardzo mi smakuje. A mogę może obok ciebie usiąść? Przesunę cię delikatnie. Nie sądziłam, że tak mi się uda łatwo ciebie pokochać. No powiem ci, że ja też się nie spodziewałem. Naprawdę jest bardzo miło, przyjemnie. Zobaczmy te widoczki. Przepięknie. Może się pójdziemy gdzieś przejść? Kurczę, ja za bardzo nie chciałbym chodzić na razie. Wiesz, chcę to dobić. Nie, możemy się przejechać w sumie, jeżeli chcecie. Chcę to dobić do końca. A co, autem jesteście? To chyba jest dobry pomysł, żeby się przejechać, nie? Nie, to nie jest dobry. Nie. Serio, zostańmy. Zobacz, jak fajna jest pogoda. Ty chcesz się przejechać, nie? Przejechać? No, przejechać. Możemy się przejechać, jak macie fajne autko. Znaczy, no, po prostu się przejedziemy, no. To idź, Marek ma naprawdę fajne autko. No to super. To pójdzie do samochodu. Marek ma naprawdę super autko. Poczekaj w samochodzie na mnie? Nie. Niech czeka, nie tutaj niech poczeka. Weź się zaprowadź do samochodu. Nie. Ale dlaczego nie mogę? Nie rób mi tego! Nie rób mi tego! Ale dlaczego się denerwujesz? O co chodzi? Nie denerwujesz się. Swojego auta, czy co? No nie, jest fajne. Musimy to sprawdzić, Marek. O co chodzi? Tak, taki był układ samego początku, musisz to sprawdzić. O nic, po prostu, tak? No. Dobrze, dawaj po auto. Nie, zaraz. On tu zaparkuje normalnie. Okej, jak tu? No zobaczysz. No, zaraz zobaczysz, mam nadzieję, że nie będzie zła. W sumie nie powinnaś być. Pamiętaj, że ode mnie będziesz miała zawsze wszystko co najlepsze. O co chodzi? Wyjazdy, samochody, prezenty. O co chodzi? Co to? Po co ci wózek inwalidzki? Ale co mnie się pytasz? No tak, ciebie. Po co to przytachałeś? Mogę cię wsiąść? Jak wsiąść? To co? Też ADZ? Słucham? Jak wsiąść? Co jest? Dlaczego? O co tu chodzi? No, czy wy sobie jaja jakieś robicie ze mnie w tej chwili? No ja nie umiem chodzić, no to mam taki... Kiedy miałeś zamiar mi o tym powiedzieć? No już powiedziałem. Kiedy? No teraz. Ale po którym spotkaniu? Ale ja ci załatwię naprawdę wszystko. Wakacje byś miała... Ty jesteś jakiś nienormalny i chory chyba. Czemu? Zobacz, jaka jestem piękna, ładna, ja muszę mieć chłopaka z normalnymi, zdrowymi nogami. Jak ty sobie to wyobrażasz? Ja mam zdrowe nogi, tylko nie mogę... Kiedy ty w ogóle miałeś zamiar mi o tym powiedzieć? No przepraszam, ale nie jest moja wina. Nie, ja mam dosyć, ja wychodzę. Nie, po prostu dla mnie to jest za dużo, jesteście nienormalni. Ej, no kurde, poczekaj. Co jest? Poczekaj. Ty jesteś jakiś niepoważny i chory po prostu. No ej, dlaczego wstałeś? No poczekaj. Dlaczego to już widać, Pieprza! Bo chodź, wracamy. Oboje wracamy. Ty jesteś chory, ty się powinniście wszyscy leczyć. Dlaczego wstałeś? Co? Przecież zniszczyłeś mi wszystko. Miałeś na czarno na białym, zniszczyłeś że ty piara... mi wszystko. Miałeś czarno wszystko na... mi zniszczyłeś. Teraz już nie jest w ogóle do odratowania. Kretynie. Czarno na białym miałeś. No co czarno na białym? Że kolejną zepsułeś? Śmieciu? Miałeś czarno na białym, że ty piara leci na siano. Ona jest sobie że macie w dupie. Znaczy, może w sumie nie leci na siano, ale że nie chce być skaleką. I że nie zależy jej na tobie. Nie, to była prawdziwa, porządna dziewczyna. A ty to słyszysz to, czy jesteś po mojej stronie, czy nadal nie jesteś po mojej stronie? W sensie jest porządna, to na pewno, nie? No jest porządna. Ale tak nagle się o tym dowiedziała, no też głupie, nie? No i na pierwszym spotkaniu, to każdy by tak zareagował. Dokładnie. To jest prawdziwa, porządna dziewczyna i przez ciebie ją straciłem. Miłość mojego życia największą. Wcale jesteś po... nie? Jesteś chory psychicznie. Ty jesteś chory, w śmieciu. Nie widzisz, jak on się dobrze przy niej czuje? Ona go robi na siano. No to na siano to, że daje jej na wygląd lepszy, to co z tego? Jeszcze się nie nauczyłeś? Na pewno chcesz do niej dzwonić? Ty jesteś chory? No to naprawdę porządna dziewczyna. Stary, jesteś nienormalny, nie? No kurde, a jak ja na to załatwić inaczej? Jak to sobie powiem? Halo? Słuchaj, sorry, że tak wyszło. Naprawdę, nie chciałem. Że tak powiem i dobre to nie jest fajne, bo
ja mi zależy na pieniądzach. Wiesz doskonale o tym, bo gdyby mi zależało, to bym ja wiem. Ale ja sobie nie wyobrażałam, żebym była z kaleką. No ale ja nie jestem kaleką, ja przecież normalnie wstałem. Ja, ty no jesteś... dobrze, ale dlaczego zrobiłeś ze mnie taki żart i pośmiewisko? Ja nie wiem dlaczego, no to tak wyszło po prostu, no wiesz, no zdarza się, ja z tą kamerą cały czas chodzę i tak dalej, no to taki żarcik był po prostu. Okej, tak sobie pomyślałam, że w sumie możemy coś zacząć od nowa, ale jakąś rekompensatę potrzebuję, nie wiem, z 50 tysięcy. 50 tysięcy czego? Pieniędzy, a czego? Przelewik jakiś szybki i możemy zacząć normalnie rozmawiać. Ale czekaj, przed chwilą mówiłaś, że ci nie zależy na pieniądzach, to o co chodzi no dobrze, w końcu? Ale zrobiłeś ze mnie pośmiewisko. Jakaś rekompensata mi się należy. No ale aż to jest naprawdę dużo. To jest bardzo mało. No nie no, to jest dużo, wiesz, ile to jest pieniędzy? To jest bardzo mało pieniędzy, to nie jest dużo pieniędzy. Ale co wtedy jakby obiecujesz, że zapomnisz o tym, że była taka sytuacja, że... Tak, wtedy będziemy mogli normalnie porozmawiać i zapomnę o tej sytuacji. No dobra, ale kurde, no postaw się też w mojej sytuacji, no jak ja ci mogę zaufać? Mogłabyś do mnie przyjechać? Mogłabym, pewnie. Jakbyś do mnie przyjechała, to wtedy ja ci osobiście... Wiesz o co chodzi, tak? Bo ja też chcę, żeby sytuacja była jasna. Rozumiem, że ci należą te pieniądze. No jednak to jest moja wina. Nie powinienem robić sobie takich żartów. Także... Dobrze, to wyślij mi adres. Ja najwyżej przyjadę i wtedy porozmawiamy. Dobra, kiedy mogłeś się spodziewać? Mogę być za niedługo. Okej, dobra. Jezu, ja muszę za 50 tysięcy ratować sytuację? Jesteś chory. No ja jestem chory. Czy w ogóle z nią rozmawiasz? No, ale to jest miłość mojego życia. Jesteś nienormalny, miałeś znaleźć porządną dziewczynę, a nie jakąś... No ale ona jest porządna, zobacz, ona jest idealna. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, żeby dziewczyna nie naciągała mnie na pieniądze. Ona praktycznie nic ode mnie nie chciała. Ona chciała tylko... Stary, ona wyciągnęła od ciebie kilka tysięcy złotych już, a teraz chcesz jej dać 50 ona tysięcy. Ona chciała tylko na taksówkę, ona chciała tylko na wakacje i tylko na kosmetyki. No to jest tak dużo, ona na to zasługuje. Jak wygląda sytuacja? Jak może wyglądać? Marek to debil. Dał się zaorać na trzy koła. Zaraz go zrobi na 50 tysięcy złotych. Nie zrobi. Jak nie zrobi? No ja nie dam. Jakie no skoro ona się w taki sposób zachowuje, no to ja najpierw muszę, wiesz, wytestować ją, nie? Także zapłata będzie dopiero po. A to czyli nie dasz się wydymać dzisiaj? Nie, nie. W sensie, no na te tam, ile jej dałem? 2000 może? No, no dobra, dałem się wydymać. No ale czyli na 50. Jutro, czyli jutro dasz się wydymać na 50? Jutro tak, jutro tak. Serio? W sensie, no wtedy to już będzie uczciwa zapłata. Aha. A to co chcesz, co to zrobić? Nie no, po prostu ja się boję, że ona dzisiaj może się zachować w taki sposób, nie? Że? No, że po prostu zniknie z pieniędzy, także dopiero po będzie miała zapłacić. A czyli po dwóch dniach może zniknąć, idę ją przerobić, jak przyjdzie. Przerobić? No i dopiero jutro dostanie pieniądze. A teraz to przerobić? No to no, muszę ją przylecieć, tak? Przeleczyć? No. No. A nie oddam tak łatwo pieniędzy, no to co ja za darmo płaci po raz kolejny? No nie wiem. No właśnie. Za 50 tysięcy to miałbyś żonę. Dobra, nieważne. Przez ciebie. Co przeze mnie? Bo wymyślisz jakieś głupie filmy. To przez ciebie uciekła. Bo kazałeś z jakimiś wózkami pajacować. To była naprawdę porządna dziewczyna. Ale on chciał zobaczyć jej wierność. Ale teraz to już mam podejrzenia, że ona naprawdę chce wydymać na kawę. Dobra, jest. Chyba. O, hej. Cześć. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że ci się udało dotrzeć. Frajer! Dlaczego on się znowu odzywa? To co z tymi pieniążkami, bo przelewo nie wziąłem. Zdejmij sobie buty na spokojnie. Dobrze. Tak, niczym ci nie stresuj. No powiem ci tak, pieniądze jak najbardziej możesz dostać, tylko ja muszę ci najpierw przetestować, tak? Jak przetestować? No musimy iść do mnie, do sypialni. Jak do ciebie do sypialni? Co ty mnie za... Komuś uważasz, o co tu chodzi? No, jak ale... do sypialni? Co ty chcesz testować? No bo ty chcesz pieniądze, tak? No chcę pieniądze, ale to w sypialni chcesz mi dać te pieniądze, czy no co? No to chodź, no to ci pokażę. Ja na to muszę sprawdzić, tak? Bo ty chcesz pieniądze przed, no a ja ci mogę dać po. Rozumiesz, co chodzi? Jak przed po? Nie rozumiem. No idziemy do mnie do sypialni. A co będziemy tam robić? Film oglądać, czy co? No nie, no bez przesady. No to co ty chcesz tam robić? No nie mów, że nie wiesz. Przecież nie rozumiem. No będziesz musiała rozłożyć nogi, będę usta. Ale ja ci już powiedziałam, ja nie jestem jakąś... No ale chcesz... Co za różnica robić ci przed czy po? No, no co za różnica? No wielka! Możesz w ogóle... Co to ma być? Dobra. Co to jest w ogóle? Znowu zaczynasz! Jeśli zapłacę ci przed, to pójdzie. Nie wystarczy ci, że zrobiłeś ze mnie debilkę już w restauracji? No dobra, ale jak dam ci przed, to pójdziesz, tak? Nie pójdę! Przecież mieliśmy normalnie porozmawiać. Mieliśmy przeprosić, wysłać mi pieniądze i mieliśmy normalnie porozmawiać. No to czemu ja mam ci dawać pieniądze? A dlaczego ja mam iść do sypialni? No bo muszę cię przetestować. Jesteś jakiś chory! No, jak przetestować? No słuchaj, jestem normalny, tak? Było w porządku. Ja też jestem normalna. No nie jeżdżę na żadnym wózku. No to dobrze, no to możemy no zacząć to rozmawiać. Musisz mi dać
u mnie na górze w sypialni i wtedy ja ci przeleję pieniądze. Ty jesteś jakiś nienormalny. Dać to ja ci mogę w momencie, kiedy uzyskam przelew i normalnie porozmawiamy. Dobra, to co za różnica, czy przed, czy po? Ja nie jestem k***ą, się płaci po, a ja jestem twoją kobietą, o ile mi zapłacisz. No chyba sobie jaja robisz. To jest za to, no. Za te twoje słowa, za ten wózek i za to wszystko powinieneś tutaj klękać i mnie przepraszać, a nie jeszcze mnie do sypialni zapraszać i ze mnie robić. No to ja ci nie dam. Jesteś nienormalny! Ja ci nie dam żadnych pieniędzy za takie coś. Jak albo po, albo po. Prosić. Albo po. Przepraszam cię, no nie płakać, to nic. To nic to. Nie. Albo po, albo w ogóle. Chcesz pieniądze, musisz iść dać dupy. Proszę, obyś mnie na mnie nie krzyczał. Jesteś po prostu nienormalny i wstrętny. Ohydny, nie powinieneś tak na mnie mówić. Powinieneś szacunkiem się wyrażać. Mam tego dosyć. Proszę. Jesteś po prostu nienormalny. Albo po, albo po. Kto robi takie rzeczy jeszcze z takimi tekstami do mnie? Z tej patologii, z tego wszystkiego, po prostu mam tego dosyć! No i wyszło, wyszło. Wyszło szydło z wodka, jak to mówię. Dobra, a ty mi dasz gwarancję, tak? Że jeżeli ci zapłacę teraz, to będzie... Nie, ja już w ogóle nie chcę po tych tekstach, po tym wszystkim. Proszę cię, ja mam resztki godności i szacunku w sobie. No proszę, no. Jesteś nie, jakiś po prostu... Ej! W sumie? Okej, okay. Ale 70 tysięcy. Za słowo i za to, że chciałeś mnie od razu do sypialni. Ale to ty tak mówiłaś. Jak ja? To ty chciałeś mnie do sypialni zaciągnąć od razu. No, chciałem. No to mówię, 70 tysięcy i możemy normalnie być razem i się kochać. Za taką dawkę to dałbym 80. Niech oni się nie wtrącają w ogóle, bo oni już rozwalili naszą miłość całą. Dumny jesteś śmieciu z siebie? Skąd ja mam brać tyle? Ja jej muszę teraz zapłacić. Ale nie musisz nic, bo już ona tylko czeka, ona ci robi nasiana jak Nieprawda, nie mów tak, ja go bardzo kocham. Dobra. Ja uważam, że go kocham. Idź stąd! No widzisz? Pogadamy. Widzisz? Słuchaj go. Dogadamy się. Dobrze. Okej. Okay. No idź stąd! Serio, zapłacisz jesteś takim super frajerem? Nie, proszę cię, idź stąd! Nie wtrącaj się! Idź stąd, śmieciu! Zepsułeś mi kolejną dziewczynę prawie. To twoja wina. Posłuchaj, robi cię nasiana jak małe dziecko. Ale ja nie rozumiem, po co w ogóle go słuchasz. Kochanie, wypierdol go z domu. Razem tutaj będziemy mieszkać. Ale stary, to jest mój dom. A ja mam... Wypad! Ale ty mojego domu! Zepsułeś się kolejną dziewczynę! Wyjdź stąd, po prostu psujesz nam miłość, nasze wszystko wspólne marzenia, plany, cele. Dobrze, wiesz co, ja was nawet zostawię, wiesz co, ja nie chcę się wypieprzaj! Jak jesteś, bo wszystko jak jesteś mały, nienormalny, to sobie płać te pieniądze, ja idę się przewietrzyć, zajmijcie się sobą. Wyjebane mam. No przecież ja jestem za nią. No to siedź tutaj, a my sobie porozmawiamy o osobności. Do 5 minut. Okej. Okay. Ale zwykle to jest szybciej, nie? Bo już załatwiłem. O, chyba już nam dostałam. No. No widzisz, od razu można milej rozmawiać. No wiadomo, to co, jesteś już znowu razem? No tak. Przecież się zerwaliśmy, po prostu mieliśmy jakąś większą kłótnię. A wiesz, na czym mi najbardziej zależy? Na czym? Żeby, wiesz, podziałać coś. No to możemy iść do góry. Jak a to? Możemy nadal od razu. A wolę górę chyba. Albo tak. Można też tutaj. No. Jakiś romantyczny klimat się stworzy, ale to mi przeszkadza, możesz go wyprosić? No mogę. A dlaczego? Co, nie chcesz pamiątki? Zależy ci na tej pamiątce mocno? Nie, no może. Dobra, to niech zostanie. Dobra, to ty się może rozbierz, a ja pójdę do tego się przygotować. Kurczę, jesteś naprawdę niesamowity. To ja zaraz przyjdę. Ja już będę tutaj na ciebie czekał. Dobrze. Powiem ci, że szacun za taką laskę, nie? No, zazdrościsz, co? No. Czy wszystko będę miał nagrane? Widziałaś, jaka zajebista? Widziałam. Torpeda. Nie będę ci mówił. Torpeda. Ogień w spodniach. Kurde, ja już nie mogę doczekać. Dobra, czekamy na nią. Kurde, trochę jej już nie ma, ale... Nie ma, ale co z... Jakbyś stał z tą kamerką, to możemy inny film zrobić z tego. Jaki? Że my się zabawiamy? Nie, że ja z nią wrzucimy to na inną platformę. A uznaczysz mnie wtedy? No i jako kamerzystę. Nagrywasz, tylko tak. Nagraj dobrze. No, musisz nagrać wszystko, co ona tutaj ma. Ale kurde. Ej, a jesteś my... jeszcze? Bo ja cały czas czekam na ciebie, wiesz? Myślisz, że ją zaspokoisz 12 centymetrami? Czemu światło się? Ej, gdzie ty jesteś? Czy ona miała, faktycznie miała. Nie. Ej! Może już wyszła. No zajebiście! To przez tego śmiecia pewnie! Nie denerwuj się, Martaj. No i ej, jesteś tutaj? No nie ma, poszło. A ten śmieć ty też wyszedł. Zadzwoń do niej. Może już cię zablokowała nawet. Tak. Od razu rozłącz. No nie nagrywaj! To może inaczej. Zróbmy ten film bez... Zróbmy ten film bez... No nie! Idź i szukaj! A co ja ci zrobię? No co za idiotka! Kolejna przez tego śmiecia! Bo on tak nalegał, żeby nagrywać jakieś filmy na wózkach inwalidzkich. Gdyby nie te wózki inwalidzkie, byłoby w porządku wszystko. No co za śmietnik! Jak go zejście, jak on tu przyjdzie? Co za paruba z niego? Kolejna! Pewnie on ją namówił, ten śmieć zasrany. To wszystko jego wina. Porządna dziewczyna mi się w końcu trafiła. Pierwszy raz taka porządna dziewczyna, która była uczciwa wobec mnie.